Rozpoczął się kolejny etap remontu ulicy Piłsudskiego. Ulica została całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sabały do skrzyżowania z ulicą Bronisława Czecha. Obecnie wymieniane są krawężniki. Położona ma zostać nowa nawierzchnia, a także wyremontowany będzie chodnik. Utrudnienia w ruchu drogowym mają potrwać do 15 września.